Uważajcie, bracia i siostry. Zachowajcie spokój. Nie chcemy więcej krzyku. Zadam ci pytanie, przybyszu. Czy chcesz negocjować? No, widzimy, że w końcu jakaś sensowna propozycja pada. Przecież właśnie rozmawiamy, prawda? Porozmawiajmy więc. Nie ze mną. Rozmawiam z tobą w imieniu pani. Ona wierzy, że nie znasz całej prawdy. Nie zamierza cię skrzywdzić. O ile twoja chęć do pokojowych rokowań okaże się szczera. Skąd mam wiedzieć, czy nie wpakuję się w kolejną zasadzkę? Co by to dało? Udowodniłeś już swoją siłę. Nie mamy zamiaru rozgniewać cię jeszcze bardziej. Więc dlaczego ta pani nie przyjdzie i sama ze mną nie porozmawia? Nie pozwolimy jej. Będziemy bronić pani do ostatniej kropli krwi. Być może dojdzie do tego, że zabijesz resztę z nas, ale do tego czasu nie dopuścimy, żeby stała się jej krzywda. Czy wasza pani jest chorym kłem? Nie jest chorym kłem. Ale może ci o nim opowiedzieć, jeśli zapytasz. Lecz najpierw musisz zgodzić się na negocjacje. No dobra, zaprowadź mnie zatem do twojej pani. Chodź ze mną. Ostrzegam jednak, jeśli złamiesz obietnicę i ją skrzywdzisz, wrócę choćby z samej pustki, by dokonać zemsty. No. Sądzę, że jakby się tak na nas rzucili, to bez problemu by nam teraz porachowali kości. O, jest jakaś triadopodobna kobitka. Gałęziami zamiast palców. No i prawie naga. Witam cię, śmiertelniku. Jestem pani lasu. O czym chciałaś porozmawiać? Z pewnością masz jakieś pytania, śmiertelniku. Są rzeczy, o których Zafrian ci nie powiedział. Naprawdę? Na przykład? To Zafrian stworzył klątwę, która dotknęła tej istoty. Tę samą, od której cierpi teraz jego lud. Setki lat temu, gdy Dalijczycy pierwszy raz przybyli na tę ziemię, niedaleko lasu mieszkało plemię ludzi. Próbowali oni wypędzić stąd Dalijczyków. Zafrian był wtedy młody. Miał syna i córkę, których bardzo kochał. Podczas polowania wpadły w ręce ludzi. Ludzie torturowali chłopca, a potem go zabili. Dziewczynkę zgwałcili i zostawili, żeby umarła. Dalijczycy znaleźli ją, lecz później dowiedziała się, że jest w ciąży. Zabiła się. No to mamy całkiem ciekawą historię. Dobra historia na telenowelę, powiem szczerze. Więc rozumiem, że Zafrian ich przeklął. Zafrian przybył do tych ruin i przysłał straszliwego ducha, którego zaklął w ciało wielkiego wilka. Tak powstał Chory Kieł. Chory Kieł polował na ludzi z tego plemienia. Wielu zginęło, innych dotknęła klątwa jego krwi, zamieniając ich w bezmyślne, dzikie potwory. Potworne i dzikie, jak sam Chory Kieł. Zdrada leży w ludzkiej naturze. Wypędzono ich do lasu. Gdy ludzie w końcu odeszli, pozostali ich przeklęci bracia, żałosne i bezmyślne zwierzęta. Dopóki nie spotkałem ciebie, moja pani, ty przyniosłaś mi ukojenie.
Pokazałam Szybkonogowi, że jego zwierzęca natura ma drugą stronę. Złagodziłam jego szał, a jego człowieczeństwo wyszło na jaw. Potem przyprowadził do mnie innych. Dlaczego zostawiliście pułapkę na Dalijczyków? Z zemsty? Częściowo. Chcemy zakończyć tę klątwę. Na dzieciach Zatriana dopuszczono się strasznych zbrodni, lecz popełnili je ci, którzy od dawna nie żyją. Za każdym razem, gdy naziemne statki przemierzały okolice, wysyłaliśmy wiadomość do Zatriana, lecz zawsze nas ignorował. Dłużej nie damy się odrzucać. Zanieśliśmy klątwę jego pobratymcom. Teraz musi ją zdjąć, żeby uratować swoich. Proszę, śmiertelniku, idź do niego. Przyprowadź go tutaj. Jeśli zobaczy te istoty, usłyszy ich żale, zgodzi się zdjąć klątwę. Możemy użyć perswazji i przekonać ich, żebyśmy zabili elfy. Wtedy nie pozyskamy siły elfów do pomocy przeciwko walce z plagą niestety, ale zdobędziemy siłę wilkołaków. I zamiast elfów będziemy mieli wilkołaki w armii. Ale chyba tak nie zrobimy. Dlaczego Zatrian miałby zgodzić się na przyjście tu w pojedynkę? Jeśli Zatrian przyjdzie, przywołam chorego kła. Posiadam taką moc. Umiem też sprawić, żeby nie można go było odnaleźć. Powiedz to Zatrianowi. Jeśli nie przyjdzie, jeśli nie zdejmie klątwy, nigdy nie odnajdzie chorego kła i nie uzdrowi swych pobratymców. A jeśli nie ma sposobu na zdjęcie klątwy? Wierzę, że jest. Na pewno. Jeśli to niemożliwe, wtedy on zginie. Wtedy wszyscy zginą. Dobrze, pójdę do Zatriana i przekażę mu to. Będziemy czekać na twój powrót. Na zewnątrz tego pomieszczenia otworzyło się przejście prowadzące na powierzchnię. Jak najszybciej wróć z Zatrianem. To są właśnie te drzwi, które na samym początku podziemi, w rozwidleniu, mówiłem, że nie da się ich otworzyć, no to właśnie wyjdziemy teraz przez nie. Zanim oczywiście wyjdziemy, dogłębnie wszystko przeszukamy. Czy nie ma tutaj czegoś przydatnego? I oczywiście wrócimy. Jak chcesz. Kawałek wstecz. Będzie łatwo. Autozapis. Ponieważ przeniosło nas od razu do pani lasu, z tego pomieszczenia. I musimy wrócić, żeby je przeszukać. A trzeba to zrobić, ponieważ jest tutaj początek takiego, pobocznego questa. Będzie łatwo. Właśnie, zwój Banastora. 5 zwoi jest w całej grze, z tego co pamiętam. I jeden pierwszy jest właśnie tutaj. Przynajmniej pierwszy dla mnie. Zależy od tego, kto gdzie najpierw pójdzie. Dla kogo wykonywać. Zaczynaj, że ja to zrobię. Pozwól, że ja to zrobię. Dobra, jedna strona przeszukana. Teraz na drugą. Pozwól, że ja to zrobię. Kostur akulity. Z tego co pamiętam, kostur akulity. Żadna strata. Że przez przypadek zniszczyliśmy. Upa śmieci. Czysty welin. Nie wiem w ogóle po co te czyste weliny są. Pozwól, że ja to zrobię. Nie wiem, nie ma tutaj czegoś takiego jak tworzenie zaklęć, pisanie zwojów.
lodowa opaska. Pas, nic strasznego. Filakterium. Tak, tu jest kolejny upiór, z którym będziemy teraz właśnie się zmierzymy. No, zapiszę jeszcze raz na wszelki wypadek. No i... No, może od razu ułożę, ja ustawię ich jakoś przydatnie. Jak najdalej od niego. No i ostatni. No, szklane filakterium położone z dala od innych rzeczy. Jest tutaj nienaturalnie chłodno wokół umieszczonego w fiolce kawałka papieru. Proszę się jakieś mroczne kształty. Weź fiolkę. Szkło pęka, a gdy go dotykasz, tak jak poprzednio. No super. Automatycznie moja drużyna cała znalazła się obok mnie. Natychmiast. Oju, w takim wypadku. Więc niech się zżłopnie. To dzieła! Trzęsiesz się? Leczymy go teraz. Dobrze wiem dlaczego. Całą kombinację wklepaliśmy w upiora. Zaklęć, dobra, zostawmy na chwilę Moriga. Teraz naszemu Herosowi każemy wypić, znaczy użyć słabszego układu leczniczego i jeszcze raz. Spróbujemy go przywrócić, nie udało się. Coś nie chce się zamrozić. Austin, bierz następną. Jestem gotowa. O, Morrigan nie ma many. Już jest. Wygrać. O, w końcu udało się go na chwilkę spowolnić. To już końcówka, ale Sten niech jeszcze jedną sobie wypije. Jakoś się udało. Winterska tarcza, zwykła kark papieru. Duży, nieskazitelny kryształ ognia. No tego... Tego by się przydało już wziąć ze sobą. Co my tu mamy nieprzydatnego? Jedyne co widziałem, to mała pułapka olejowa. Pułapek nigdy nie stawiałem. Nie są złe, ogólnie rzecz biorąc. Kodeks aktualizowany, czarne fiolki, spętanie pierwszego żywego trupa, czwartego. Dwa mamy już. No i tutaj to już wszystkie, jakie były. No to teraz wracamy na powierzchnię. Poza Triana. Musimy go tutaj sprowadzić. Już praktycznie to jest końcówka pozyskiwania pomocy do lidzkich elfów. Buława zwykła, niepotrzebna nam. Na szczęście nie będziemy musieli wracać do obozu. Aż do obozu poza Triana. Będzie tak miły. Z tego co pamiętam, sam powinien przyjść tutaj. Bo był bardzo ciekaw, czy nam się udało rozwiązać jego problem z chorym kłem. No właśnie, stoi.
A, już jesteś na miejscu. Zatrianie, co ty tu robisz? Oczyściłeś drogę przez las. Przynajmniej jest na tyle bezpieczna, żebym mógł iść za tobą. Chcę sprawdzić, czy zrobiliśmy robotę za niego. Czy po to tu jesteś, czarowniku? Nie nazywaj mnie tak, wiedźmo. Jestem opiekunem tego klanu i zrobiłem to, co musiałem. Czy zdobyliście serce? Nie, nie zdobyłem. Nie? Mogę więc zapytać, po co opuszczasz ruiny? Więc wiedziałeś o tych ruinach. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Nie było takiej potrzeby. Wiedziałem, że je odnajdziesz i nie miałem ochoty dawać ci lekcji historii na tematy, które nie dotyczą twojego zadania. Wygląda jednak na to, że duch przekonał cię do swoich celów. Mogę spytać, czego chce? Nie przyzwie chorego kradu, póki nie zdejmiesz klątwy. Zdajesz sobie sprawę, że ona tak naprawdę jest chorym kłem? No, przyszło nam to do głowy prawdopodobnie już. Tak, tak też sądziłem. To potężny duch tego pradawnego lasu, którego niegdyś przyzwałem i uwięziłem w ciele wilka. Jej natura jest niczym sam las. Piękna i straszna, spokojna i dzika, dziewczyna i zwierzę. Jest panią i chorym kłem zarazem, dwiema stronami jednej istoty. Klątwa pochodzi od niej. Ci, których opanowała, odzwierciedlają jej własną naturę, stając się dzikimi bestiami i ludźmi zarazem. Przecież wilkołaki odzyskały zmysł. Ciężko mi w to uwierzyć. Zaatakowały mój klan i były tymi samymi bestiami, jakimi były zawsze. Zasługują na to, żeby je zniszczyć, a nie ocalić. Chodź, pójdę z tobą do ruin. Porozmawiamy z duchem i zmusimy do przybrania postaci chorego kła. Wtedy będziemy mogli go zabić i wziąć jego serce. Nie rozważyłbyś nawet propozycji, żeby z nimi porozmawiać? Po co? Twierdzisz, że odzyskał zmysły, lecz to i tak dzikie bestie. Ich natura się nie zmieniła. Pragną tylko zemsty lub wyzwolenia, którego im nie dam. Nie, zabierzmy serce i skończmy z tym. Czy naprawdę tak bardzo ich nienawidzisz po tylu latach? Ciebie tam nie było. Nie widziałeś, co zrobili mojemu synowi, mojej córce i tylu innym. Nie jesteś Dalijczykiem. Skąd masz wiedzieć, jak to jest walczyć o bezpieczeństwo? Jak mógłbym pozwolić, żeby ich zbrodnie uszły im na sucho? Przecież te zbrodnie popełniono przed setkami lat. Pamiętam je, jakby to było wczoraj. Nawet jeśli teraz nie są lepsi od zwierząt, pragną tylko zemsty. Nigdy nie zostawią mojego klanu w spokoju. Więc twoim rozwiązaniem jest pozwolić im cierpieć na wieki? Powiedz mi, czy gdybyś trzymał w ramionach martwe ciało własnej córki, nie życzyłbyś wiecznego bólu tym, którzy to zrobili? Być może, ale kto kogo teraz każe? Dobrze więc. Chcesz, żebym poszedł z nimi porozmawiać? Zrobię to. A jeśli chcą się tylko zemścić jeszcze bardziej, czy obronisz mnie przed nimi? Tak, zrobię to. Nie widzę w tym celu, ale dobrze. Minęło już wiele stuleci. Zobaczmy, co duch ma do powiedzenia. Idźmy. Więc tutaj jesteś, duchu. Nie, to pani lasu. Zachowuj się! Przyjęłaś imię, duchu, i nadałaś imiona swoim zwierzętom? Tym bestiom, które ci służą? To oni nadali mi imię, Zatrianie. A imiona, które przyjmują...